Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Tak jest, powracamy do pięknego Spin Tires i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że gra została w końcu zupdate'owana. Zostało dodane kilka nowych rzeczy, co mnie niezmiernie cieszy, a także nowa mapa Flood, na którą już sobie tam przetestowałem, ale z wami zacznę ją od nowa. I powiem wam, że zostało dodanych kilka nowych rzeczy, między innymi możliwość, przepraszam, nie, nowych rzeczy pod względem graficznym. Zobaczcie, jak teraz wygląda fajnie tutaj te ciepłe powietrze z wydechu. Nie wiem, czy tak było wcześniej, przynajmniej ja tego tak nie pamiętam, ale też został dodany fajny motion blur dla kół. I najpierw zobaczcie, jak wygląda mapka. W ogóle teraz jadąc na przykład przez ukrywanie, powiedzmy nitką, taką jak robi samochód, to w tym miejscu akurat się, zaraz zresztą wam to pokażę, to ukrywanie po prostu znika, za chwilę wam zademonstruję, jak to działa. Najpierw chcę pojechać po ten pojazd, tym wozem z przyczepą, a później pojedziemy do warsztatu tym właśnie tutaj pojazdem. Jeden samochód, czy pojazd, nie wiem co to jest właściwie, mamy zablokowany. I ja podejrzewam, że on nie ma paliwa. Więc w zasadzie, kurczę, to zmiana planu w takim razie. To jedziemy tym moim, próbujemy dostać się do warsztatu. Właśnie się tak zastanawiam, czy jechać do warsztatu, czy najpierw odblokować samochód. Przydałaby mi się wasza taka na żywo opinia, coś a la live, no nie? Dobra, w takim razie jedziemy z paliwem, ratować tamten wóz i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Wyłączamy ręczny, blokadę i jedziemy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja tak tęskniłem za tą fizyką w tej grze. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Uginające się pod ciężarem opony, super działające zawieszenie, bujająca się kabina, a wiecie co jest najfajniejsze? Że twórcy mają plany na to, aby do gry dodawać kolejne rzeczy. I będzie to na przykład przez wielu graczy oczekiwany widok z kokpitu. Już teraz sterowanie padem zostało ulepszone w ostatnim update'cie i no po prostu szok, bo ja tutaj grając sobie z ludźmi wcześniej w Spin Tires, nie wiem czy to pamiętacie, ale właśnie mówiliśmy o tym, że gra została troszeczkę porzucona. What the fuck? Aha, okej. Gra została troszeczkę porzucona przez twórców i tak myśleliśmy, że no nie będzie kontynuowana. Co mnie bardzo martwiło. No ale na szczęście jest. Zobaczcie, mam tutaj naprawdę dużą przyczepę z cysterną na niej. I zobaczymy, jak mi to pójdzie. Mam teraz ustawiony automat. I dlaczego mi tak powoli jedzie ten samochód? Nie mam pojęcia, przecież mam automat, powinien pruć. Czy ja mam ręczny zaciągnięty? Nie, teraz jest ręczny. Coś się spierdzieliło. Albo on czuje, że zaraz do wody wjedzie. Dobra, wiecie co, wiecie jak to za... O, właśnie o to mi chodziło. Zobaczcie, widzicie, w tym miejscu ukrywanie się odkrywa. Odbiłbym tutaj i odkryłbym kawałek tego miejsca. To chyba nie będzie takie trudne. Mam nadzieję. Chociaż powiem wam, że na chwilę zboczenie chociażby z kursu skutkuje tym, że od razu samochód się zatapia. Po prostu. Inaczej. Może ja powinienem zostawić tą przyczepę tu, czy naczepę tutaj i pojechać zrobić to tako. Chyba tak zrobię. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, bo w sumie dociążenie mamy, tak? No ale ta przyczepa jest naprawdę, naprawdę konkretna. Mam taki dylemat teraz, kurde. No ale trudno, zostawiam tutaj na twardym lądzie. Później do niej wrócę. Przyczepa. No, jak to się odłączało? O Boże. Weź tu teraz ogarnij ten interfejs. Wyłącz. Już? Chyba już. Boże, jest duży napis. Odłącz. Pięknie. Dobra, niech ona sobie tutaj stoi. A my jedziemy. O. Spokojnie, Lucek. No dobra, teraz myślę, że pójdzie lepiej. No kurde. Chociaż ta dupa jest odciążona całkowicie. Dobra, w którym miejscu sobie jedziemy? Tutaj. Dystans 90 metrów. Powinno być spoko. Nie no, teraz idzie lepiej. Bez tej naczepy. Ale jedynkę plus sobie włączymy. Pięknie.
Mam nadzieję, że nigdzie się tutaj nie wkopię. Wow, trochę... A nie, uszkodzeń nie zdobyłem zbyt dużo. Ale muszę uważać, żeby ich właśnie nie zdobyć. Gdzie 16? Zobaczcie, jak pięknie drzewa rozwalam. Dobra, nie zatrzymywać się. Kurde, musiałem, bo w drzewa bym wjechał. Ale zobaczcie, od razu się topi w tej... W tym terenie tutaj. To jest naprawdę bardzo podmokły teren. Uda się stąd wyjechać? Oby się udało. Nie chcę tu nawet patrzeć na mapę, bo ja się boję, że zaraz się zatopię w tą ziemię tutaj. Naprawdę. Ależ pięknie to wygląda. Naprawdę tak cieszy oko chyba każdego gracza, który cokolwiek lubi w motoryzacji. Każdy gracz doceni tą fizykę w tej grze. No, to jest coś absolutnie niesamowitego. No dobra, ale już koniec tego zachwycania. Mamy tu poważne zadanie. Jednak odczepienie naczepy to był dobry pomysł, bo jak widzicie, udało mi się bez problemu zdobyć to terytorium. Przydałby mi się jeszcze człowiek tutaj do grania, bo musiałbym odkryć sobie kolejne tutaj miejsca. Tu mamy paliwo, warsztat, tu mamy drewno i prawdopodobnie... No, nie będę zgadywał. Aha, i z takich fajnych rzeczy też właśnie twórcy mówią, że pisali, że dodadzą... Zaawansowane. O, man. Czemu ja nie mogę tego przyłączyć? Pisali, że dodadzą... co dodadzą? Już mi wyleciało z głowy. Bo żebym się zdenerwował, że nie mogę teraz podłączyć się tutaj. Kurde. Cholera. Czemu? Coś się dzieje. A może... Może to trzeba jakoś wyciągnąć? Aha, no dobra, tu trzeba jednak coś zrobić, jakąś akcję, trzeba podjechać. Okej, okay, zobaczmy. Aha, samo, fajnie to wygląda, to jest animacja przyczepiania. No dobra, teraz wyznaczymy sobie punkt. Musimy dojechać do tego gościa tutaj. I ja nie wiem właśnie, którędy zaatakować. Tu widzę, że... Może jakoś tutaj, nie wiem, gdzie tu jest... najpłycej, wiecie? To jest problem, to jest naprawdę konkretny problem, ale widzę, że tu są jakieś płycizny. Może jakoś tu? To inaczej. Okej, okay. I zrobimy sobie tak. Pojadę tu, 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 tu. I chyba tu, no nie wiem, jakoś tak. I chyba dojedziemy do niego. Zobaczymy, jak to pójdzie. Taką trasę sobie wyznaczyłem. Mam nadzieję, że się uda. Czy wszystko ma powłączane? Tak, jest AWD, jest wszystko, a już radzę sobie kiepsko. Nie wiem czemu, czy ja mam tu ręczny włączony, czy jak? Wyciągu nie ma. Pierwszy bieg, no niby wszystko jest ok. Ale już są poważne problemy. Nie, może ja coś tutaj włączyłem, cholera. Chyba włączyłem hamulec ręczny. Nie wiem, co to było. Dobra. Troszeczkę źle wjechałem, ale spróbuję jeszcze to nawrócić. Są jakieś kłody cholerne. Ale do nich też będę mógł się przyciągnąć. Ach, mam nadzieję, że się nie zahaczę. Przejeżdżam chyba teraz przez kłodę właśnie. Damn it! Dobra. Fuck. Fucking shit. Co teraz? Mamy tu jakąś opcję? Nic. Dobra, próbujemy się jeszcze wydostać. Jest! Coś się dzieje. Jedź, 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 mały. Tutaj mamy wysepkę. A na wysepce widzę, że są kłody i do kłód będę mógł się już... Aj! Będę mógł się już przyciągnąć. Poważna sprawa, co? Kurde, ta przyczepa powinna się unosić. W końcu mam tam płyn, tak? Paliwo, co prawda, ale...
Nie no, to jest takie ciężkie, że po prostu by zatonęło. Dobra, próbujemy. O, 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 świetnie. I właśnie tutaj zdaje się. Nie wiem, czy ta wyciągarka od razu działa, ale tutaj gdzieś chyba zostały nowe ustawienia dla pada. A, drążek, drążek, zmiany biegu, światła, mijania nawet są. Hok. Honk, co to jest honk? Blokada to wie. Uruchom wyciągarkę. Lewy przycisk przedni. No w końcu to dodali. Wcześniej to nie działało. Znów. Ok. Wow, nowe dźwięki! Hej! Świetnie. W końcu to działa, no kurde. Dobra, tu i... Cholera jasna. Dobra, może pojadę. Tak, są nowe dźwięki. Są nowe efekty graficzne. I jest Spin Tires. I ta gra idzie do przodu. I to mi się mega podoba. Aj, 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 aj. Musi się jakoś udać. Tu są te kłody. One naprawdę są bardzo niebezpieczne. Bardzo łatwo na tym zawiesić pojazd. Damn it. Jest, świetnie. Kurde, robi robotę ta wyciągarka. Tak cały czas będziemy musieli chyba, wiecie? Ja dziękuję. Dobra. Wyjadę już. Przydałoby się jedynkę plus wrzucić, ale to nie wiem, czy tu jest wykonalne. Spróbujemy. Ach! Kurde. Pieprzone kłody, to jest chyba jakiś... Aha, okej, okay. No sorry, sorry, no zagapiłem się. Coś mój silnik się zagrzał chyba. Dalej, Lucek. Jest! Jest, udało się wbić. Tu widzę, że jest trochę płycizna. Może coś z tego będzie? Trzymajcie kciuki! Na razie jadę. Uszkodzenia, uszkodzenia, uszkodzenia. Jedzie, jeszcze jedzie. Trzymaj się. Musi się udać. Do brzegu jeszcze kawałek. Spory kawałek. Ale może coś z tego będzie. Może Lucek da radę. Jak to wygląda, no nie? Dobra, ale widzę, że tutaj są porozmieszczane w różnych miejscach kłody. Nie ma to jak autostrady w Rosji, co? W ogóle ja zawsze myślałem, że to jest... że ta gra jest tworzona przez rosyjską ekipę, a to się okazuje, że jest tworzona przez ekipę angielską. Ale to mi w ogóle nie przeszkadza. Bardzo podoba mi się klimat rosyjskiej tajgi i maszyn rosyjskich. No właściwie ich odpowiedników w tej grze. Zobaczcie, mam jedynkę plus i się zakopałem. Dobra, próbuję może wycofać. Okej. I do przodu. Skręcam w prawo, wy tego nie widzicie. Okej. I zobaczmy. Chyba się naczepa zawiesiła, ale posuwamy się do przodu. Ach, chyba w razie czego... A, fucking shit. Zobaczcie, odbicia w wodzie to zostało. Oh man! Oh man! Tu jest jakiś prąd. O cholera, w tym miejscu, ale spory kawałek już przejechałem. No nie wytrzymie. Tu coś mamy. Dobra. Mhm. Skręcimy, może coś z tego będzie. Dobra, puszczamy się. Tu jest pieprzony prąd. Muszę dojechać do tamtej kłody z przodu, nie wiem czy widzicie, ale jak ta woda wygląda, w ogóle to jest szok, nie? Pojazd poważnie dostaje. Kurde, już czuję, że mnie znosi.
Ale chyba będę mógł zaraz się wyciągać. Spokojnie, Lucek, dasz radę. A później tylko od kłody do kłody jakoś z tego wyjdzie. Zobaczcie, jak znosi. Kurde, jak się pieprzy w oczach. No dobra, ale na razie posuwam się do przodu. To jest, to wygląda tak, jakby była tu jakaś powódź gdzieś niedaleko i ten teren właśnie tak oberwał. Pojechałem troszeczkę inaczej niż wyznaczyłem sobie trasę, ale chyba nie żałuję tego, bo dotarłem już do drzew, a drzewa to jest ratunek. W ogóle co kogo podkusiło do tego, aby w powódź porywać się do transportu drzewa? No szkuźwa. Tylko w Rosji. Spróbujmy. Coś się dzieje. Kurde, ta linka nie wiem z czego jest, ale jest konkretna, nie? Dobra. Jezus, ale... tutaj. A może się uda przejechać, zobaczmy. Coś słabo. Próbuję wycofać. I teraz do przodu. Może trochę z prądem. Damn it. Dobra. I... łap. O, świetnie! Zobaczcie, co się dzieje teraz. Tak, dawaj, dawaj! Dawaj! Nawet lina nie daje rady. A chciałbym, żeby tutaj dodali taką opcję, żeby drzewa się jeszcze łamały, jak się przyciągamy tymi pojazdami. Dobra, kierujemy się w tą stronę tutaj. Wow! Przesadziłem troszeczkę, wycofamy. I do przodu. Właśnie, tu można jeszcze dodawać gazu i tak ruszać. Wiecie, o co chodzi. Dobra, i tu już mamy spokój. Wow! Jak ta woda wygląda. Coś niesamowitego. Dobra, tu widzę, że jest chyba trochę głęboko, więc będę się trzymał bardziej lewej strony. Tak myślę, że będzie lepiej. Dobra, i co, próbujemy jedynkę plus? I uwaga, Lucek, szybkie palce. Ach, nie udało się. I Lucek, szybkie palce za 3. 2, 1. Yeah! Lucek, szybkie palce! Raczej szybki kciuk. Oh man. Oh man. A tu jest szosa. To jest szosa w Rosji. Zobaczcie. Aha, oho, oho. Dobra. Wyjdziemy z tego cało. Tak. Świetnie. Ledwo zipi ta ciuchcia, ale jedzie. Spróbuję tu jakoś wbić. Tam widzę jakąś konstrukcję z drewna, jakąś chatkę małą. Musimy ją minąć. A nawet nie mała, jest i duża chata. Trzeba zmienić na jedynkę. Z tego co patrzyłem na mapie, to tu można się przedostać. Jestem ciekawy, który to jest konkretnie pojazd. Ja jeszcze po takim czasie spędzonym w tej grze, nie wiem ile tam na Steamie już mam, ale jest trochę tych godzin, jeszcze nie rozpoznaję tych wszystkich pojazdów po nazwach. A jestem ciekawy właśnie, czy poprawili tego ośmiokołowca. Czy on dalej jest taki do dupy, czy już jest lepszy? Okej, widzę tą dużą ciężarówkę. Mam nadzieję, że nie będzie zniszczona. Bo jeśli będzie, to lipa. Aha, już przypomniało mi się, o czym mam wam powiedzieć. Z takich update'ów, jakie mają zostać dodane do gry, będą jeszcze save'y online. Czyli jak będziemy grać z jakimś znajomym, to... the fuck, co to jest? Okej. Dobra. Była w powietrzu troszeczkę. Dobra. O nie, tu mamy cysternę. Niedobrze. Uszkodzenia. No nie są duże.
Mamy tutaj na dworze Unity 3 naprawa, dobra, możemy się naprawić. I dajemy sobie paliwka. Świetnie, czyli nie potrzeba było nic naprawiać. Fantastycznie. Ludzki lubią takie rzeczy. Ok, i wpuszczamy ręczny. Od razu wszystko włączam, bo tu nie ma co się bawić. Nie mam opon offroadowych, to są opony szosowe, moi drodzy. What the fuck? Kto wpadł na to, aby szosowe opony ładować do samochodu i zostawiać go na środku zatopionego miejsca? Przesiądziemy się w ten wóz i może uda się nam dojechać chociaż do warsztatu. Dobra, wyznaczmy sobie w takim razie, jak to wygląda. Nie mogę się napatrzeć. Tu jest gdzieś kawałek drogi. Cholera, gdzie ta droga jest? Tutaj ją widzę, tu. To chyba musimy przejechać jakoś... Nie wiem, zgaduję. To ma być tak, tak. Jakoś tak, tu. Tu chyba? Nie mam pojęcia. I tu. Weź odgadnij, nie? Nie wiem, czy dzisiaj się tu dostaniemy. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Gdzie mój GPS? Aha, tutaj. Dobra, już skończyłem jazdę na dzisiaj. Oh fucking shit. To nie był dobry pomysł, żeby brać ten wóz. Chyba. Dobra, będziemy ciągnąć za... przyczepkę tutaj, dobra. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, tylko spokojnie. Myk. Jak się teraz zatopi, to katastrofa, to nie ma nawet co nim jechać. Tak, z takimi oponami to ciężka sprawa. Właśnie. Tutaj jest problem z tymi oponami, cholera. Ja chyba nie przejadę. Tu musi być jakaś opcja, aby te opony zmienić. Tak wiecie. Wiecie. Kurde, czemu ja cofam? Okej. Chyba wrócę do tego pomarańczowego, tak myślę, ale jeszcze się nie poddaję. Cholera, nie da się tym jechać. Chwileczkę, ja coś sprawdzę. Tu mamy tego. Co on tu właściwie ma? Uruchommy silnik. Dobra, sam się uruchomi. Co ona właściwie może robić, ta przyczepa, czy naczepa, przyczepa? Nie mam pojęcia. Okej. Czemu ty nie jedziesz? Dobra, już wiem czemu. Ten też ma szosowe opony. A jakie tamten miał? Ten pomarańczowy to był chyba król bezdroży, bo on miał... No ten ma opony offroadowe, absolutnie. On tylko ma tu szansę się gdziekolwiek przedostać, do cholery. A te samochody to widzę, że to jakaś lipa jest. Nie wiem, czy da się im, wiecie, zmienić opony na polu, ale widzę, że chyba nie. Zaraz. Furgonowa... No to tu można się jedynie naprawić. Ale opon nie możemy zmienić, dopiero w warsztacie. A do warsztatu jest kawałek, czyli okazuje się, że to tak wygląda, jakby ten samochód miał być takim samochodem wyciągowym, wiecie? A te inne mają się pod niego podczepiać właśnie w trudnych sytuacjach. No bo tutaj widzicie, opony są całkowicie gładkie, są szosówki, autentycznie. Bez dwóch zdań. Nie pojedziemy nim daleko. Na dworze furgonowe.
Nie no, naprawię. No to Unity, co to jest? To też uszkodzenie. Paliwo, nie no, na razie próbujemy, dobra. Próbujemy jeszcze tylko gdzieś podczepić. Co to mi tutaj? No nie mówcie, że ten dziad nie ma wyciągarki. Się Lucek wkurzy. Nie no, musi być tu zaawansowane. A jest, dobra. Przecież się nim wyciągałem przed chwilą. Okej. To chyba tylko w ten sposób będziemy jeździć, bo jest katastrofa. Albo pomarańczowym. Albo... Ha! Jeszcze jest inna opcja, przecież Lucek umie robić coś innego. Tak jest, moi drodzy. Wiecie, co Lucek umie robić? Lucek umie ciągnąć samochód z wyciągarką automatyczną. O tak, ale się podniecimy teraz. Ale to już zobaczymy sobie w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście teraz ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!